Jest 25 maja roku 1987. Jesteśmy w Zakopanem. Nieprzypadkowo, bo właśnie wtedy i w tym miejscu na świat przychodzi chłopak z pewnej skromnej rodziny. Ta rodzina to Stochowie, a chłopiec dostaje imię Kamil. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się całokształtowi tej niezwykle wybitnej i wiele znaczącej postaci dla wielu pokoleń. Jego rodzinny dom znajdował się w Zębie, czyli w jednej z najwyżej położonych dzielnicy w naszym kraju. Nieprzypadkowo o tym wspominam, ponieważ Kamil już od najmłodszych lat mierzył bardzo i to bardzo wysoko. Zanim pokazał się szerszej publiczności na przełomie tysiącleci, Stoch sumiennie pracował na swój cel. Zaczynał jak każdy młody chłopiec w tamtej miejscowości. Budował z kolegami prowizoryczne skocznie, na których udawało mu się skoczyć zaledwie kilka razy na dzień, ponieważ taka budowa zajmowała chłopakom cały dzień. Czasy szkolne nie były dla młodego Stocha lekkie. Podczas nauki w szkole mistrzostwa sportowego w Zakopanem chłopak miał bardzo duży problem z dojazdem. W czasie zimy, gdy przebywał w domu, praktycznie nigdy nie było jasno. Jego mama w jednym z wywiadów zdradziła, że częstym obrazem było to, jak Kamil wracał ze szkoły na kolację, to w czasie oczekiwania na posiłek po prostu zasypiał wykończony przy stole. Kamil dał radę nie tylko w sporcie, ale również w nauce osiągał bardzo dobre wyniki. W roku 1999 Kamil po raz pierwszy wybrał się na Wielką Krokiew, czyli największą polską skocznię. Jako przedskoczek w jednym z zawodów udało mu się skoczyć na niebotyczną jak na tamte czasy odległość 128 metrów. Został on okrzyknięty wówczas polską nadzieją olimpijską. 12-letni Stoch nie podpalał się i ciągle pracował sumiennie i ciężko. Stopniowo piął się po coraz wyższych szczeblach. Aż 17 stycznia 2004 roku udało mu się zadebiutować w Pucharze Świata podczas zawodów w Zakopanem. Wynik niezbyt imponujący. 105,5 metra i 49 lokata. Fajerwerków nikt jednak nie oczekiwał. 11 lutego 2005 roku i przedolimpijska próba w Pradze Lato. Kamil zdobywa swoje pierwsze w karierze punkty, ale nie ten sam fakt był najważniejszy. Media skupiły się na fakcie, że Adam Małysz po raz pierwszy od grudnia 2000 roku przegrał z innym polskim skoczkiem. Stoch był siódmy, Małysz dziewiąty. Stoch jednak regularnie zachowywał zimną głowę i dalej zrobił swoje. Lata 2006-2010 to regularne punktowanie Kamila w Pucharze Świata. Zajmował on głównie miejsca w drugiej i trzeciej dziesiątce zawodów. Warto jednak wspomnieć o konkursie na normalnej skoczni w Libercu w ramach Mistrzostw Świata, kiedy Kamil otarł się o podium zajmując czwartą pozycję. Nikt jednak się nie przejmował za bardzo, ponieważ mieliśmy do czynienia wtedy z Małyszą Anią, która działała jak parasol ochronny dla Stocha i zdejmowała z niego presję. Przyszło jednak lato 2010 roku i przełomowy dzień zarówno w życiu, jak i karierze rakiety z Zębu, a mianowicie ślub z Evon Bilan. Nadchodzi sezon 2010-2011. Zanim jednak zajrzymy do zimy, zatrzymajmy się przy lecie. Stoch wygrywa cykl letniego Pucharu Kontynentalnego, mimo że nie startował w większości konkursów, a letnie Grand Prix zakończył na znakomitej drugiej pozycji, przegrywając nieznacznie z Daiki Ito. Można powiedzieć, że wtedy Kamil powiedział: chłopaki, teraz moja kolej. Zima. Kamil wchodzi w sezon bardzo spokojnie i regularnie punktuje, lecz bez szczególnych fajerwerków. Jednak nadchodzi w końcu dzień, 23 stycznia 2011 roku, dość loteryjny konkurs na Wielkie Krokwi w Zakopanem. Zwycięzca sprzed dwóch dni, bohater narodowy Adam Małysz, zalicza groźnie wyglądający upadek. W całym zamieszaniu najlepiej spisył się Stoch, osiągając 123 metry i prowadził po pierwszej serii. Pamiętam ten konkurs jak wczoraj, nerwowe czekanie na koniec. Byłem przekonany na to, że Kamil może nie dać rady i zepsuć skok. Nic z tego, zobaczyliśmy faceta, który niczym się nie przejmuje, skacze 128 metrów i pewnie wygrywa konkurs. Sensacja? Wtedy tak. Jednak to był tylko zwiastun nadchodzącej ery Kamila Stocha. Do końca sezonu udało mu się jeszcze wygrać dwukrotnie, w tym podczas lotu w Planicy. To jednak historia na inny film. Kamil kończy sezon miejscem w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata. W roku 2011 karierę kończy Małysz, a rolę lidera polskiej ekipy przejmuje rakieta z Zębu. Skutek? Regularne miejsca w pierwszej dziesiątce, miejsca na podium, kolejne zwycięstwa. Tendencję taką utrzymuje aż do Mistrzostw Świata w Val di Fiemme. Tak, w tym samym mieście, gdzie 10 lat wcześniej Adam Małysz ustrzelił dublet. Stoch był zaliczony do głównych faworytów do złota. Konkurs na skoczni normalnej Stoch zakończył na 8 pozycji, mimo że na półmetku był drugi. To niepowodzenie tylko podrażniło pozytywnie ambicje rakiety z Zębu. Nadszedł dzień konkursu na skoczni dłużej. Sprunął do Predazzo i teraz Kamil w locie po złoto, po wielką nagrodę za swoją karierę. Daleko!
Zrobił to, był bezapelacyjnie najlepszy i zdobył złoty medal. To nie był jednak koniec emocji, bowiem kilka dni później nasza drużyna ze Zdzochem na czele zdobyła historyczny medal po niemałym perturbacjach, ale to także historia na inny film. Do końca sezonu forma Zębianina nie słabła, regularnie znajdował się na podium, a cały sezon zakończył na trzecim miejscu. Nadszedł sezon olimpijski. Kamil nie zaczyna najlepiej, zajmuje miejsca niegodne mistrzowi świata w konkursach. Jednak od konkursów TTC Neustadt rakieta Sembu odpaliła i leciała z astronomiczną prędkością przez bardzo długi czas. Na igrzyska do Soczi pojechał jako największy faworyt i nie zawiódł. Polak zdeklasował rywali na skosie normalnej, a kilka dni później po ekscytującej walce pokonał nieśmiertelnego Noriakiego Kasajego. Stoch zapisał się na kartach polskiego sportu wielkimi literami. Stał się bohaterem narodowym. Do końca sezonu nie odpuszczał i w plańce odebrał wymarzoną kryształową kulę za wygranie klasyfikacji Pucharu Świata. Sezon ten okazał się spełnieniem wielkich marzeń, o których mówił już 15 lat wcześniej, o zostaniu mistrzem olimpijskim. Sielanka jednak skończyła się kilka miesięcy później, kiedy to nasz mistrz napawił się kontuzji kolana, która go wykluczyła na kilka dobrych tygodni. Powrócił on do rywalizacji podczas turnieju czterech skoczni. Zaczął nieźle, bo od czwartego miejsca w Oberstdorfie. Udało mu się wygrać kilka konkursów w późniejszej części sezonu i stanął kilka razy na podium, w tym podczas Mistrzostw Świata w Falun po ramach konkursu drużynowego. Sezon 2015-2016 to już jednak wielkie załamanie formy dwukrotnego mistrza olimpijskiego. Zaledwie dwa miejsca pierwszej dziesiątce podczas całego sezonu Pucharu Świata, a ten okres chyba najlepiej oddaje fakt, że podczas Mistrzostw Świata w lotach w Kulm Kamil Stoch nawet nie zakwalifikował się do konkursu. Nastąpił wstrząs. Na stanowisku trenera kadry Łukasza Kruczka zastąpił Austriak Stefan Horngacher. Gość prowadził bardzo dużo, wiele znaczących zmian, niektórych wręcz mówiąc, że nauczyło skakać Kamila Stocha od nowa. I faktycznie, nie tylko Stoch, ale również cała polska kadra podniosła swój poziom. Świadczą o tym wygrane konkursy drużynowe, miejsce na podium Maćka Kota i Piotra Żyły, a także ponowne zwycięstwa Stocha. Na przełomie 2016 i 2017 Kamil zdobył ostatni diament do swojej kolekcji korony. Zwycięstwo w turnieju czterech skoczni przed Piotrem Żą i Danielem Andretande. Tak naprawdę był to najlepszy sezon Kamila Stocha w karierze, patrząc na liczbę zdobytych punktów w Pucharze Świata. Miał jednak pecha, ponieważ jeszcze lepiej skakał Austriak Stefan Kraft, który sięgnął po podwójne mistrzostwo świata w Lahti, wygrał rower oraz cały cykl Pucharu Świata. Kamil jednak nie przejmował się tym, ponieważ nasza reprezentacja w Finlandii została mistrzem świata, a Puchar Narodów również należał do Polaków. Najbardziej pamiętnym momentem jest jednak chyba rekord polski ustanowiony przez Kamila w planicy, kiedy to w konkursie drużynowym poleciał aż 251,5 metra. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze. Kamil dalej robił swoje, a czekał nas sezon olimpijski. Pierwszą część zimy zdominował Richard Freitag i to on jechał jako główny faworyt na turniej czterech skoczni. Lecz Stoch dokonał rzeczy niemal niemożliwej, wygrywając wszystkie konkursy jednego turnieju i ponownie znalazł się na ustach całej Polski. Historia Igrzysk Olimpijskich w Pyeongchang jest nam dosyć znana i również jest materiał na inny film. Kamil w wielkim stylu broni tytułu i staje się pierwszym po 30 latach skoczkiem, który tego dokonał. Stoch do końca sezonu jeszcze wrzucił wyższy bieg, nokautując rywali z niezwykłą lekkością. Wygrał on wszystko, co się dało, z wyjątkiem Mistrzostw Świata w lotach w Oberstdorfie, gdzie wywalczył srebrny medal, a tak to ponowna wygrana w Pucharze Świata i zwycięstwo w rower. W ostatnim sezonie nasz orzeł musiał już niestety ustąpić miejsca nowemu cesarzowi z Japonii, Ryoyu Kobayashiego, lecz dalej skakał na najwyższym światowym poziomie. Owocem ciężkich treningów i wielkich poświęceń były niby skromnie, bo dwa zwycięstwa w Pucharze Świata, ale nie wolno zapominać o pamiętnym konkursie na normalnej skoczni w Zefeld, gdzie Stoch przegrał tylko z innym Polakiem, Dawidem Kubackim, i zdobył srebrny medal. Lecz historia tego konkursu to już zupełnie inna bajka. Piękną puentą zakończyła się również współpraca Stefana Horngachera z naszą kadrą, mowa o ponownym zdobyciu Pucharu Narodów, a sam Stoch zajął trzecie miejsce w Pucharze Świata. Kamil Stoch. Z jednej strony żywa legenda, najbardziej utytułowany polski sportowiec na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Fenomen sportowy łamiący wszelkie granice, 33-krotny zwycięzca konkursu Pucharu Świata, a z drugiej skromna osoba posiadająca wielką klasę i człowiek, którego ciężko nie lubić. Nie ma sensu nigdy porównywanie go do Adama Małysza, ponieważ to zupełnie inni zawodnicy z innych czasów. Jednak na pewno łączy ich pewnego rodzaju fenomen społeczny.